Tak, siadamy na motocykl. Czyli siadam na motocykl. Cyk, tak. Składamy sobie nóżkę. Składam nóżkę. Maksymalny skręt kierownicą w prawą stronę. Prawo. Tak, nic nie robimy. I na nogach przemieszczamy się do tyłu. Jest to jedna zmiana kierunku jazdy. O, patrzymy do tyłu, żeby nie najechać na linię, co jest istotne. Tak, teraz do przodu kierownicą. Wyprostujemy motocykl i teraz do tyłu na nogach, tak żeby nie najechać. To jest linia wyjazdowa. Tak, oczywiście, musimy się cały czas poruszać w tym wyznaczonym polu. Nadmieniam, że to motocykl nie może najechać na linię, bo my nogami jak najbardziej możemy po tej linii stąpać. Widzę, że to nie jest aż takie trudne. Nie jest to trudne dla człowieka o wzroście 1,75 m, 1,80 m. Największej problemów mają ludzie niewysocy, którzy mają problem z utrzymaniem się na motocyklu. Slalom między brameczkami, druga, trzecia bramka, bardzo prawidłowo, czwarta. 1/3 zadania wykonana, wjeżdżamy sobie w ósemeczkę. Będzie pięciokrotny przejazd w ósemce. Pierwsza ósemka zaliczona. Druga ósemka zaliczona. Podczas trzeciej ósemki było dotknięcie linii. Czwarta ósemka. Czwarta, jedziemy piątą. Wyjeżdżamy i z drugiej strony wracamy sobie slalomem między bramkami. Wjechanie w bramkę, proszę bardzo. Z lewej strony objechanie pierwszego pachołka i wjechanie w brameczkę. Prawidłowo. Jest to tak zwany slalom szybki. Należy nadmienić, że podczas tego zadania nie możemy potrącać pachołków. Nie mamy obowiązku upewniania się o możliwości skręcania, ale powinniśmy jechać na drugim bądź trzecim biegu. Jeśli to jest naprawdę szybko. Szybko, no dokładnie. Minimalna prędkość podczas wykonania tego zadania wynosi 30 km na godzinę. Za chwileczkę kursant pokaże, jak należy wykonać kolejne zadanie egzaminacyjne. Jest to tak zwane ominięcie przeszkody. Jest bramka wjazdowa i wyjazdowa. Pokonujemy przeszkodę raz z jednej strony, raz z drugiej. Należy nadmienić, że prędkość podczas wykonywania tego zadania powinna wynosić minimum 50 km na godzinę, a to zadanie ma na celu ćwiczenie przeciwskrętu raz w prawo, raz w lewo.